Cześć, witajcie, z tej strony Legion. To jest już 22 odcinek legendarnej wyprawy. Kontynuujemy sobie te obsydianowe komnaty po przejściu jaskiń Wusao. No i pora się będzie zmierzyć tutaj w końcu z jakimś bossem. Idziemy sobie na Telkinka powoli do przodu. I czas uwolnić Tyfona. A, znowu te lance śmierci. Niestety nie udało się w poprzednim odcinku wbić level upu i zrobić całego drzewka, ale mam nadzieję, że już w tym odcinku się uda, bo już niewiele brakuje. Ciężko się z nimi walczy na dystans. Mimo wszystko. Dobra, założymy sobie ochronkę i lecimy dalej. Szkielety to jakoś pójdą. Gorzej z tymi smokowcami tu jest. No i dobra, i jestem dalej. O, ile ich tutaj nasiało. No powoli, powoli i jakoś się tu ubije. Dobra. Aś, te zombie wszędzie wylezą. Dobra, ochronka. Ojej. Znowu te goście. Nie dadzą sobie spokoju ani na chwilę. O, dali sobie. Dobra. Najgorsze padły. Jeszcze teraz te supporty ściągnąć tych magów. To pewnie zostały, a jak? O kurde, jeszcze jednak nie wszyscy. Jeszcze 3 tutaj niedobitki. O kurde. No, zeszły. Kurde, jeszcze ich tylu tu jest. No, ciężka przeprawa znowu. Ale powoli, powoli, sposobem. No. Ubity. Co my tu mamy? Nic ciekawego, jak zwykle. O nie, znowu one. Te wyrmy. Znowu powtórka z rozrywki z poprzedniego odcinka. No, niestety, no, będę was musiał zabić. Taka sprawa. Oj, oj, oj. Te podpalenia są groźne. Dobra, pociśniemy cię na berserkera. No i poszedł. No już coraz bliżej tego Telkinka, a potem już tylko z górki na pazurki i raczej pod górę w sumie. Pod Tyfonka. Czy się go uda wykończyć w tym odcinku? No, zobaczymy. W sumie... No, może być ciężko, bo to będzie walka pewnie długa. Nie wiem, czy się zdecyduje. O kurczę. No to się wcisnąłem. Hordy wrogów. No dobra, pozbędziemy się tych małych i teraz się zabierzemy za tych. No i zawsze not enough energy. Wieczny problem. Co by się nie działo, ale przecież tyle dałem w inteligencję już, a tu dalej problem z energią. I trzeba będzie zrobić jeszcze jakąś dodatkową regenerację w itemkach. No, ale są toporne, no. No i właśnie bym to przypłacił życiem. Kurczę. No. Dobra, udało się. Znowu oni. Znowu. No, dzisiaj pewnie dużo nie pogadam, bo trochę mnie absorbują ci przeciwnicy. Są dość wymagający. Więc nawet ciężko zebrać myśli. No i dobra, środek wyczyszczony. Tutaj też wyczyszczone, dobra. Czyli idziemy dalej pewnie, tak? Tak. Można przejść do kolejnej komnaty, gdzie już chyba będzie czekał, tak, Tyfon czeka. Release the Tyfon. No i uwolnił Tyfona i walka z Telkinkiem. Oj, muszę pamiętać o ochronie, bo tu może być ciężko. Zaczną te odłamki na mnie spadać. No ale cóż, no. Bach i unik i może jakoś pójdzie. Siłowy lek, tak. Oh. Zarzuciłem. Ha. Oj, ogłuszenie. Oj, 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 oj. Spowolnienie też jest tu niedobre. Oż. Gościu. No, 1/3 zeszła mu. Ale no, ciężko będzie, ciężko. Znowu tarcza też spadła. Dobra, udało się coś tu zrobić. No i tymi kamykami we mnie rzuca z tym ogłuszeniem. To jest też niedobre. A i te przytupaski to są... upierdliwe. No, trzeba ich jakoś blisko niego trzymać, to jeszcze jakieś obrażenia od strzał rozpryskowych dostanie. No, już bliżej niż dalej. Ach. Znowu trzeba wytężyć nadgarstki do granic możliwości. Ach. Epickie walki ucznicze, kurde. Wiecie, zawsze tak wyglądało. Podejrzewam. No bo z Tyfonem będzie podobna strategia. No. I zszedł. Ha. Dobrze. O, jajdaitowe nakolniki. Znowu hełm łazarza. No kurde, po co mi on... No cóż, pozbieramy, zaraz sprzedamy szybko. O, i będzie Tyfon. No cóż, czasu jest jeszcze sporo, więc myślę, że... O kurczę, co ja zrobiłem? Nie tak chciałem, ale to nic. Olimp się zaraz wrócimy, a się zwrócimy, żeby coś sprzedać szybko. Tu może. Kami się wcisło do tego portalu, do tej fontanny wróciło. O, moloszy kaftan. Nie. Buciki sobie zachowam, bo to może się przydać. Na inne postacie. To mi się nie przyda pewnie. Też ja wiem, do rzucania. Ja raczej nie będę grał chyba na miotane bronie, bo jakoś tak nie do końca lubię taki mały zakres. Co mam? Amulet płonącego nieba. O, zrobimy sobie. Co to wymaga? Piorun Zeusa. Ektoplazma. Gdzie jest ektoplazma? Jest. I... części mechaniczne. Dobra, lecimy go szybko zrobić i zobaczymy, co on tutaj ciekawego da. No jakby speeda dał, to może sobie zamienię. Nie ma speeda, to niestety. Obrażenia niby lepsze. Ale wolniejszy to mnie... Ten speed mnie wykończy. Dobra, kupimy sobie potek na wszelki. A, nie tu. Muszę sobie skoczyć po potki jednak do Orientu. I lecimy na tego nikczemnego Tyfona. Oj, boję się, że to będzie ciężka walka. Bo nie mam jednak jakiegoś porywającego damage'a póki co. O nie, to znowu oni. Dobra, rozwalimy ich szybko z tego Szabliego Zębu. Szabliego. Jak to brzmi. Nie, z tymi złodziejami to się nie będę bawił na łuku, bo oni są za szybcy jednak. No i już jest problem, no. Jak już jest problem, a gdzie to do Tyfona? Dobra, poszło. A, krona. Ale mnie tu tymi czarami spamują, to jest masakra. No dobra, goście. Pora kończyć wasz żywot nikczemny, jako trupów. Złociste trupy. Dobra, pożeraczu. Legaj. Kurde, no znowu. Dobra. Nieustępliwy czakram, proszę. No, jakieś chwila oddechu z tymi gościami. Odpoczynek dla zmęczonych palców. No, ale lap mi wybił, nawet nie wiedziałem. Kurde, czemu nie mówicie? Zaraz coś podrasujemy postać. No, myślę, że teraz polecę trochę w zręczność. Dobra. Bach, jest, mamy. Błyskawiczny sprint, tak. Biję to sobie. A tutaj polecimy. Ha. I co o lasach? Nie, to coś mi musi tutaj dać więcej. O, do ruchu. Może, tak? A, odporność, czas działania pułapek. No nie, wrócimy się. Nie no, myślę, że jednak chyba albo wiedza o lasach, albo to. Odporność na fizyczne. Zdolność. No zaraz, co jeszcze tu mamy do zrobienia? O! Oddawane. No nie. Ale pochłonięte obrażenia sobie wezmę na walkę z Tyfonem. O właśnie. To może się chwilowo przydać. No i zaraz się zacznie. Dajmy zręczność. Bach, bach. Ha, jakby tylko latać Tyfona błyskawicą, jedynie tuc. Ale to ta warka zajmie z pół godziny. Nie no, będę się wspierał jednak łucznictwem z całej siły, a sporadycznie będzie dostawał błyskawicami zapewne. To innej opcji nie widzę w tym momencie z tym, co mam. Chociaż jestem świadom, że jak mnie złapie, to już po mnie i leży, a... Cóż, zróbmy to tak, żeby nas nie złapał. Chociaż ja tu o Tyfonku gadam, zaraz mnie czeka przeprawa z cyklopami jeszcze, kurde. Co też nie będzie zbyt fajne. Bo te ogłuszają znowu. I też na raty się trzeba będzie za nich zabrać. Bo z moimi damage'ami, no to ja się tutaj do nich nie dobiorę za bardzo. Nie będę miał podjazdu, żeby się bawić w podejście jedno i bach. Oczywiście z wyuczonym sprytem do tyłu i krok do tyłu i strzał, tak, to jest to. No i się zaraz zacznie. No, będę musiał ten jednak sobie ulepszyć. Ten właśnie, ten tu obserwację zwierzyny. O, wypadło mi z głowy. Czy Tyfon się da zrobić na przynętę? O, to jest pytanie. No i się zaczęły. Oj, tu będzie. Tu będzie bardzo ciężko. No nic. Na raty jakoś się ich pozbędziemy. Jeden pad. Już jest jakiś progres. Taki progres nie za fajny, ale... ale ja tego ogłuszenia nie przeżyję na dłuższą metę i to w takiej ilości. Nie z takim sprzętem, no niestety. Trzeba pocierpieć. A już. No teraz by pasował tamten hełm na ogłuszenie, ale no nic, przebolejemy. Och. Jeszcze ich będzie kilku pewnie. Jeszcze jeden. Dobra i jeszcze dwaj. Ha, ha, ha. Mają zdrowie tak krzyczeć. No, złapał mnie. Ale dobra. To było wliczone w koszty. No i... Nie lubię z tej strony, bo jest ekran odcięty i się źle celuje. No, dobra, już się udało i... A, jeszcze jeden. Zapewne nie ostatni, bo jeszcze ich pewnie będzie. Nie no, mam nadzieję, że ostatni. Znowu mnie trafił, a to ci... Dobra, legaj. A, no i oczywiście, jeszcze jeden. O, już się ze mnie Tyfon śmieje, że się męczę z tymi gościami. A z nim się jak będę męczył, jej. Już to widzę. Toporna walka. Dzień dobry. Co tu mamy? Nic. No dobra, zarzućmy sobie nasze bach. I idę walczyć z nieuniknionym. No, nie można doprowadzić, żeby blisko był, bo... O. Kiełka. No, weźmiemy sobie... O! Wyssał mi energię. Oj, to będzie walka tej serii. Największa męka. No, coś tam dostaje. No, te wyssania mnie skończą. O kurde. To było ostre. Zaczął mnie bombardować. Ale spoko, jakoś może przejdzie. Nic, latamy w kółko. W kółko. A. Zaraz się chyba zdenerwuję. Nie idzie tak źle, jak myślałem, że będzie szło. Już mu 1/3 życia zeszła. No, błyskawica to jest... To jest na niego sposób, bo... Błyskawica przelatuje za kolumną. Można jej użyć za przeszkody. I to jest taki bonus. Dobra, weźmiemy sobie teraz tą kapliczkę na szybko. Czy w ogóle go trafiam. Coś tak średnio to wygląda, no ale muszę trzymać dystans. Jednak jakoś. Zaraz jak mnie wyssaniem życia zaatakuje, to się zregeneruje i to jest dupa. Wtedy. Ua! No, trafił mnie. Tyfonku, Tyfonku, drogi. Czemuś taki jest? O, tarcza mi spadła. Szybko, szybko. Kurde, zabawa w kotka i myszkę. Normalnie. A! Do tego nie wolno dopuszczać. No ale to już trochę niezależne ode mnie czasami. O właśnie to, ale nie udało mi się trafić. Ha. No to jest jego najgorszy skill. Jak tak wyssa życie, to jest tyle. Dużo strasznie ssa. Dużo czasu. Więc to jest... No, sposobem jest jakiś pierścionek na wysysanie zdrowia i energii. To jest na niego sposób najlepszy. Z takich znanych mi. Ogólnie no to... Jako łucznik, no to sobie mogę... Tak na dystans z nim walczyć, ale no, najlepiej jeszcze dołożyć właśnie te odporności i już jest praktycznie jakoś troszkę osłabiony od tej strony ataków sporo. Ajejej, no. Już połowy życia nie ma ponad. Dobra. Oj, męczarnie nadgarstku znowu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Załóżmy sobie ochronki. No i mnie znowu trafił. Dobrze, że tylko tym. Wolę wyssanie energii niż wyssanie życia. No i na raty. Byle go trafiać co jakiś czas i do przodu. Kurde. A i znowu mnie wyssał. No niestety, to jest czasami nieuniknione z gościem. Trzeba się za tymi kapliczkami dobrze chować, jak on to wyssanie robi, to jest szansa, że nie trafi po prostu. Ła! A i znowu trafił. I znowu moje szczęście, że nie wyssaniem zdrowia. Uff. Dobra, puśćmy mu wabik. Bach. No chodź na wabik, no chodź. Ła. No, ciężkie, ciężkie dykty. Ale już z 1/4 mi została, więc... No nie jest źle. Jaki fajny... Fajna miejscówka była, co strzelał i nie mógł trafić. No dobra. Rozłożymy cię na czynniki pierwsze, misiu. O kurde, zapędziłem się w złą stronę. Ale cóż, czas gra na moją korzyść troszkę, powiedzmy. A. Chyba się zdenerwował. No, zdecydowanie się zdenerwował. Ciska tego coraz bardziej wszystkiego na mnie. Rozjuszyłem bestię. Ale już jest... No, praktycznie... Dość nabity. No i znowu mnie wyssał. Ajajaj. No dobrze, gościu. Rzucaj, rzucaj. W sumie mogłem do tarczy oddawane obrażenia dać na wszelki to. Może by go coś jeszcze jego własnymi obrażeniami coś cisnęło, ale... No to może... Następnym razem. Na epiku tym dostanie. Ajajaj. Co za... walka. Cały odcinek na to zejdzie. Niestety tak bywa. O! Trafił, nie trafił? Chyba nie, bo dalej ma niski stan życia, więc... Znowu nie trafił, haha. No, to ukrywanie się za tymi posągami to jest tutaj bezcenne. Dobra, absorpcja. Bach. O, z tej strony lubię najbardziej atakować, bo niestety tam od góry no to troszkę jest całe pole dobrze niewidoczne i właśnie jak jest o tak, to można cisnąć. O kurde, złapał mnie. Ajajaj, podleczył się. Ale nie jest źle. No dobra, jeszcze podziadujemy w kółko. O kurde, co ja zrobiłem. No, przełączyłem sobie pasek z kili na drugi. Tak to nie. Już palce odmawiają posłuszeństwa, robię już inne ruchy niż potrzeba. Dobra, połóżmy wabik. Może go skusi. Nie za bardzo. To nie jest Manticora. Niestety. Manticora się daje nabierać na wabik. Jeszcze ta trucizna też jest nikczemna. Akurat nie zebrałem trucizną w tej walce, a jakbym zebrał, no to ciekawe. Też by mogło być dość ciężko. No i taka walka. Latawica, powiedzmy sobie, koło i... No, jest. Zwycięstwo. Legaj. Udało się po ciężkich bojach. Ale... z tarczą. No i tarczę dostałem. Super. Siema Zeus. No to lecimy dalej. Tyfon pokonany. I cóż, będziemy kończyć ten odcinek. Jesteśmy w świątyni Apollo. Dostaliśmy się tu właśnie do Rodos, gdzie będziemy kontynuować w następnym odcinku naszą podróż w akcie 4. Także to już jest początek 4. aktu. Rodos, no Olimp był takim, powiedzmy, przerywnikiem między właśnie Orientem a Hadesem. No i tu mamy właśnie pierwszą miejscówkę Rodos. Stąd będziemy kontynuować naszą podróż dalej. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Na imię mi Legion, pasek zakłada. Na imię ci Legion, jestem mój zapada. Składane twory do głowy mają usty. Ostatnie wieceza, póki diabeł nie uśnie. Na imię mi Legion, los jest skłodony. Na imię ci Legion, nienasycony. Składane twory do głowy mają usty. Ostatnie wieceza, dla szczęścia drugle.